11 kwietnia 1713 roku w Utrechcie podpisano traktaty pokojowe. Umożliwiły one rozwój narodowych flot i ochronę morskich interesów sygnatariuszy. Niepotrzebne były już listy kaperskie. Wszystkie anulowano. Większość korsarzy nie porzuciła jednak swojego rzemiosła. Tworzono więc specjalne oddziały do walki z piratami. Era piractwa dobiegała końca. Przez lata wielbieni, sławne ich twarze, bogaci, dzielni, dumni korsarze. Układy i moc do podpisów sprawiła, w piratów, banitów ich nagle zmieniła. Na wodzie w tysiącu i siła, poranna mgła zimna zbroję zrosiła. Podstępem, zdradą podejść byłych braci, nie dali się jednak zaskoczyć piraci. Od armatni salwy fala wezbrała, ryk tysiąca gardeł z ciszą zmieszała. W tańcu ze śmiercią w uścisku złączeni, wiedzieli, że losu ich nic nie odmieni. O, gdy wrogowie jeszcze mocno śpią, o, nasza pieśń uderzy niczym grom. O, gdy wrogowie jeszcze mocno śpią, o, nasza pieśń uderzy niczym grom. Szafotem zwycięstwo swe znaczył, myśląc, że siłą piratów zastraszył. Zapomniał on jednak, że serce pirata mocniejsze niż zbroja i tortury kata.